O ewolucyjnej drodze, jaką przeszliśmy jako gatunek, opowiedziałem w poprzednim odcinku. A jak może wyglądać droga, którą dopiero mamy przed sobą? Dzisiaj opowiem o przyszłości człowieka. Ewolucja działa bardzo powoli, a środowisko zmienia się bardzo szybko. Od około 10 tysięcy lat żyjemy w warunkach, które coraz bardziej odbiegają od tych, do których byli przystosowani nasi przodkowie, łowcy-zbieracze. W efekcie nasze ciała nie radzą sobie z nowymi wyzwaniami, brakiem ruchu, przeładowaną kaloriami dietą czy życiem w wielkich skupiskach sprzyjających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dlaczego do tych wszystkich zagrożeń się nie przystosowujemy? Czy biologiczna ewolucja przestała w naszym przypadku już działać? Choć oczywiście tego nie widać gołym okiem, genetycy twierdzą, że wciąż ewoluujemy i że ten proces przyspiesza. Bardzo szybkie zmiany zachodzą w co najmniej 7% naszego genomu. W miarę jak liczba ludzi na świecie rośnie, zwiększa się liczba zachodzących w ich DNA mutacji. Jednocześnie fakt, że nie podlegamy tak ścisłej selekcji naturalnej jak inne organizmy żywe, sprawia, że mutacje te są przekazywane bez przeszkód kolejnym pokoleniom. W przyszłości zróżnicowanie genetyczne Homo sapiens powinno się więc zwiększać. Już dziś widać, jakie ogólne zmiany zachodzą w budowie naszego ciała. Stajemy się coraz wyżsi i smuklejsi, choć temu drugiemu trendowi towarzyszy też jego przeciwieństwo – rosnąca liczba osób z nadwagą i otyłością. Współczesna dieta sprawia, że nasze zęby stają się mniejsze, bo miękkie jedzenie nie wymaga tak intensywnego gryzienia i żucia jak kiedyś, a przewód pokarmowy robi się coraz krótszy, bo wysoko przetworzone pokarmy zostają szybko strawione i wchłonięte. Poznanie mechanizmów ewolucji sprawiło, że próbujemy wpływać na jej bieg. Możemy już wybierać komórkę jajową i plemnik, by stworzyć dziecko o konkretnych cechach. Od wielu lat lekarze powołują do życia kilka czy kilkanaście zarodków metodą in vitro. Sprawdzają ich DNA i wszczepiają ten, który nie jest obciążony genami jakiejś choroby. Jeszcze większe możliwości daje nowa metoda inżynierii genetycznej, zwana CRISPR, której opracowanie zostało niedawno nagrodzone Noblem. Jest tania, łatwa w zastosowaniu i zarazem precyzyjna. Dzięki niej naukowcy mogą edytować zapis DNA, podobnie jak dokument w komputerze, wyszukiwać konkretne frazy, wycinać je, zastępować innymi, powielać itd. Wciąż jednak nie wiemy, jakie będą długofalowe skutki tych modyfikacji. Edytujemy dokument, a tak właściwie grubą księgę, którą nie w pełni rozumiemy. Znamy jej litery, ale nie znamy znaczenia wszystkich jej słów. Historia, a właściwie przepis na białka, nie jest w niej zapisany, napisany strona po stronie. Na dodatek jedna cecha może być zapisana w wielu różnych miejscach. Na przykład za wysoki wzrost odpowiada aż 180 różnych odcinków naszego DNA. Zanim nauczymy się skutecznie i bezpiecznie ingerować w nasz genom, minie zapewne jeszcze wiele, wiele lat. Zainteresowanych tym tematem zapraszam do obejrzenia odcinka o genetyce. Sporo pracy czeka też bioinżynierów próbujących hodować narządy. Takie biologiczne części zamienne byłyby dopasowane do konkretnego pacjenta, bo powstawałyby z jego własnych komórek namnożonych w warunkach laboratoryjnych. W ten sposób już udaje się hodować na przykład chrząstkę małżowiny usznej, fragmenty przełyku czy moczowodu. Za chwilę nauczymy się narządy drukować, a może pierwszym narządem dzięki pracy polskich naukowców będzie trzustka. Duże, skomplikowane narządy, takie jak nerki, serce czy wątroba, to dużo większe wyzwanie. Znacznie szybciej wspomożemy swoje ciała technologiami. Już dzisiaj powszechnie stosowane są na przykład implanty ślimakowe. U osób z uszkodzonym słuchem pobudzają one bezpośrednio zakończenia nerwowe w uchu środkowym, pozwalając na rozpoznanie dźwięków, czyli mowy. Mniej zaawansowane są prace nad protezami wzroku. Na razie nawet te najlepsze pozwalają rozróżnić kształty, a osoba je stosująca widzi świat raczej w odcieniach szarości. Ale już to wystarczy coraz częściej do tego, by czytać i normalnie funkcjonować.
Docelowo implanty środkówkowe będą wszczepiane do oczodołów, a wzbogacenie ich o możliwości widzenia np. w podczerwieni to kolejny etap ewolucji technologicznej. Technologie podłączające się bezpośrednio do mózgu mają ogromny potencjał. Już dziś wykorzystuje go tak zwana neurostymulacja. Polega ona na tym, że układ elektroniczny, który możemy porównać do rozrusznika serca, wytwarza odpowiednio dobrane impulsy elektryczne. Są przesyłane elektrodami bezpośrednio do mózgu lub przez nerw błędny. Neurostymulacja łagodzi objawy choroby Parkinsona oraz depresji, a trwają testy nad zastosowaniem tej techniki w innych schorzeniach, a także do zwiększania możliwości poznawczych ludzkiego mózgu. Jeśli inżynierom uda się opracować uniwersalny mózgowy modem, a nad czymś takim pracuje m.in. firma Neuralink założona przez Elona Muska, czeka nas nie tyle ewolucja, ile rewolucja. Na początku być może skorzystają z niej niepełnosprawni. Będą mogli używać cybernetycznych rąk czy nóg sterowanych bezpośrednio przez impulsy nerwowe, czyli myśli. Czy w przyszłości staniemy się cyborgami? Do pełnego zespolenia z technologią byłoby już wówczas bardzo blisko. Modem czytający nasze myśli dałby nam dostęp do internetu na niespotykaną dotąd skalę, a także umożliwiłby w teorii skopiowanie zawartości naszego mózgu do komputera. Moglibyśmy mieć kopie zapasowe swoich wspomnień i osobowości, przenosić je do nowych ciał albo żyć w całkowicie wirtualnych światach. Taką wizję cyfrowej nieśmiertelności roztaczają przed nami działacze ruchów transhumanistycznych. Nie wiem zresztą, czy ta wizja jest dla Was optymistyczna, czy raczej pesymistyczna. Na razie interfejsy mózg-komputer są bardzo proste i nie pozwalają nawet w przybliżeniu na czytanie w myślach. Nie wiadomo, czy to się kiedykolwiek uda, bo myślenie wynika z wielu procesów zachodzących równocześnie w różnych obszarach mózgu. Nie ma w nim jednego konkretnego miejsca, gdzie wystarczy podłączyć wtyczkę, jak w Matrixie, o tutaj, po to, by uzyskać dostęp do całego umysłu. Nie wiadomo też, czy zawartość naszego mózgu można przełożyć na informację cyfrową i skopiować do komputera. Nasz mózg jest złożoną, dynamiczną strukturą, a to, że jest połączony z narządami zmysłów i całym ciałem, jest mu prawdopodobnie niezbędnie potrzebne w ogóle do działania. Technologie, które mają potencjał łączenia tego, co mechaniczne czy elektroniczne, z tym, co biologiczne, wymagają ogromnej ostrożności. Elektronika, a więc i implanty, wymagają coraz bardziej skomplikowanego oprogramowania. Ono z kolei może paść ofiarą nowej generacji wirusów komputerowych albo ataku cyberwłamywaczy, albo hakera, który włamie się do implantów w mózgu i ukradnie nasze wspomnienia. Możliwe więc, że w przyszłości będziemy dostawać nie tylko szczepionki na choroby zakaźne, ale również uaktualnienia osobistych programów antywirusowych. Warto też pamiętać, że za nowymi technologiami często stoją ogromne korporacje nastawione na zysk. Nowe rozwiązania mogą być tak drogie, że będą dostępne tylko dla najbogatszych, pogłębiając i tak już ogromne nierówności. A jeśli takie technologie stałyby się bardziej dostępne, firmy mogłyby uzależniać korzystanie z nich od gromadzenia danych na nasz temat i sprzedaży tych danych dalej. I w zasadzie z tym mamy do czynienia już dzisiaj, choć na razie mówię o mediach społecznościowych, a nie o implantach w mózgu. Dziś, nie chcąc oglądać jakiejś treści, chociażby reklamowych, możemy zasłonić oczy albo włączyć oprogramowanie typu AdBlock. Dla naszych potomków, cyborgów z odległej przyszłości, może to nie być takie proste. To był ostatni, 14 odcinek cyklu Jak działa człowiek. Realizowałem go razem z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Bardzo dziękuję za tę współpracę, a Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie zobaczyć pozostałe odcinki cyklu, znajdziecie je tutaj i w opisie do tego filmu. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku, YouTube.